Wilfredo Pareto, włoski ekonomista i socjolog, urodzony w Paryżu 15 lipca 1848, zmarł 19 sierpnia 1923 w Genewie. Głównie znany jest z teorii krążenia elit, a także z zastosowania matematyki w analizie ekonomicznej. Jego ojciec był genueńskim arystokratą, który musiał udać się na wygnanie z przyczyn politycznych, ponieważ wspierał ruch polityczny stworzony przez Giuseppe Mazziniego. Matka była francuską, i to jej język stał się pierwszym poznanym przez Wilfredo. Wrócił on do Piedmont w 1855, gdzie najpierw w latach 1859-61 studiował na Regio Instituto Tecnico w Casale Monferrato, a później pracował w tej miejscowości jako inżynier budownictwa cywilnego na usługach lokalnych władz. Dalej udał się śladami ojca i po ukończeniu Politecnico di Torino. W 1869 pracował jako dyrektor włoskiej kompanii kolejowej aż do 1874, kiedy to zabezpieczył sobie pozycję dyrektora kierującego w hucie we Florencji. W 1889 ożenił się z Rosjanką Diną Aleksandriną Bakunin. Zrezygnował z posady w hucie i przez następne trzy lata pisał i przemawiał przeciwko protekcjonizmowi włoskiego rządu wewnątrz i militaryzmowi na zewnątrz kraju. Jego rebeliancka reputacja aktywisty antyrządowego doprowadziła do bliskiej przyjaźni z ekonomistą Mafeo Pantaleonim, która to z kolei przyciągnęła Wilfredo do ekonomii. Szybko stał się znanym i szanowanym ekonomistą. W 1893 stał się profesorem ekonomii na Uniwersytet di Zastąpił na tej pozycji Leona Walrasa. W 1894 opublikował swoją pierwszą pracę Koch de Economie Politique. Co odbiło się szerokim echem pośród innych ekonomistów. Zawierała ona autorską analizę dystrybucji przychodów, w której Pareto próbował udowodnić, że nie jest ona losowa, a zależy od powtarzających się w ciągu historii schematów. W swojej najbardziej znanej pracy manuale Ekonomia Polityka dalej rozwijał swoją teorię czystej ekonomii i analizę. Oferi czyli czysto ekonomicznej satysfakcji. Wprowadził do teorii status aktualnie nazywany Optimum Pareto i krzywą obojętności. Jego opus Magni jest jednak z dziedziny socjologii, ponieważ uznał, że ekonomia nie jest w stanie rozwiązać wspomnianych problemów. W 1916 opublikował Tratato di Sociologia Generale, w której zgłębiał naturę i podstawy działań jednostkowych i społecznych. Przez całe swoje życie był gorącym zwolennikiem demokracji, wolnego handlu, tak jak i jego ojciec. Koniec swojego życia spędził w prywatnej willi w Selin, gdzie żył z 18 kotami angolskimi i przyjaciółką Jean Lezi, młodszą od niego o 30 lat. Wprowadziła się w 1901 roku, kiedy odeszła od niego żona. Stworzona przez niego teoria krążenia elit jest często wyjaśniona na gruncie... Jego arystokratycznego pochodzenia. Mimo to sam Wilfredo wyrażał olbrzymie zniesmaczenie utytułowaną włoską arystokracją, tak samo jak względem socjalizmu, rządowym ingerencjom w ekonomię, kolonializmowi, militaryzmowi, rasizmowi i antysemityzmowi. Serdeczne dzięki za obejrzenie. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Jeżeli ci się nie podobało, zostaw proszę komentarz. I jeżeli ci się znowu podobało to proszę zajrzeć na moje media społecznościowe, które są podlinkowane w opisie filmu. Dzięki.